Każdego roku stołeczni policjanci zabezpieczają ponad 2000 imprez masowych, zgromadzeń publicznych, a także marsze, protesty i manifestacje o różnym charakterze. Wiele z nich na poziomie policyjnych akcji i operacji. Biorą w nich udział setki tysięcy osób. To dla nas ogromne wyzwanie i duża odpowiedzialność. Zobaczmy, jak to wyglądało tym razem. Tylko jednego dnia w Warszawie zarejestrowane zostały dwie imprezy masowe i 9 zgromadzeń. W tym te trzy największe wydarzenia, czyli koncert na Stadionie Narodowym, wianki nad Wisłą oraz przemarsz ulicami Warszawy uczestników Parady Równości. W kulminacyjnych momentach we wspomnianych wydarzeniach mogą wziąć udział nawet 200 tysięcy osób. W zabezpieczeniu tak dużego przedsięwzięcia, poza siłami z garnizonu stołecznego, uczestniczyli również policjanci z innych garnizonów. Bezpieczeństwem uczestników tych wydarzeń i mieszkańców Warszawy czuwali policjanci wszystkich rodzajów służb, pomagając i chroniąc. Byliśmy wszędzie tam, gdzie była taka potrzeba. Dbaliśmy o bezpieczeństwo z powietrza, lądu i wody. Zapewnialiśmy płynność ruchu kołowego i pieszego. Policyjne drony monitorowały przebieg wydarzeń, a patrole motorowodne skupiały swoją uwagę na mostach i obu brzegach Wisły. Gotowi również do podjęcia interwencji w sytuacjach konfliktowych. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu setek policjantów biorących udział w tych zabezpieczeniach oraz umiejętności przewidywania sytuacji kryzysowych, kolejny raz możemy powiedzieć: tak, było bezpiecznie.